nowy człowiek. Stary i nowy. Dla starego człowieka wszystko jest stare. Widział już wszystko, albo przynajmniej tak mu się wydaje. Stracił nadzieję na zobaczenie czegoś nowego. Podoba mu się tylko to, co stare. I do tego lgnie. Obawia się to utracić, choć jednocześnie nie jest z tego zadowolony. W ten sposób pozostaje stary. I nie może się zmienić. Nie jest otwarty na nowość. Jego życie jest za stałe i bezowocne. Może doświadczyć ruchu, który nie prowadzi jednak do żadnych zmian. Dla nowego natomiast człowieka wszystko jest nowe. Nawet to, co stare, zostaje przemienione w duchu i zawsze jest nowe. Nie ma do czego lgnąć, nie ma czego oczekiwać o tym, co przeminęło, bo jest nicością. Nowy człowiek to ten, kto dostrzega rzeczywistość tam, gdzie nie widzą jej jeszcze ludzkie oczy. Gdzie jeszcze jej nie ma, gdzie dopiero zrodzi się, gdy ją dostrzeże. Nie zrodziłaby się przynajmniej, gdyby jej wpierw nie dostrzegł. Nowy człowiek żyje w świecie, który nieustannie się tworzy i odnawia. Żyje w świecie odnowy i stworzenia. Żyje w życiu. Stary człowiek żyje bez życia. Żyje w śmierci i lgnie do tego, co umarło, gdyż do tego przylgnął. Mimo to szaleńczo pragnie zmiany, jak gdyby zmagał się z więzami śmierci. Jego walka jest beznadziejna i nie może zastąpić życia. Myślałem o tym wszystkim, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że już dawno straciłem nadzieję na cokolwiek nowego. Jakie to niemądre, gdyż w istocie nowość towarzyszy mi przez całe życie. Tak naprawdę to ode mnie zależy, żebym tknął życie nawet w stare rzeczy. Nawet stary człowiek może mieć w sobie mnóstwo życia. Trzeba umieć dojrzeć to wszystko poprzez świat ducha, że wszystko jest stworzeniem Bożym. To jeśli to małe dziecko, noworodek jest stworzeniem Bożym, pełno w nim życia, ciekawości, tak samo i w starym człowieku może być pełno życia, tylko trzeba umieć je dostrzec. Pomyślcie dziś o tym. Naprawdę warto. Wszystkiego dobrego. Najlepszego dnia.